końcu pełny łez, nawet z beznadziei złej, podniesiesz się. Choćbyś już kamieniem był, choćbyś zwątpił albo pił, choćbyś całkiem był na dnie, podniesiesz się. Choćbyś wyparł się z korzeni pustwy, spotkasz ludzi, co pokażą drogę ci. Zjada snem z gęstych, obojętnych dni, nawet na co nie ma dna, potrafisz wstać. Choćbyś ogień w sobie zbił, choćbyś zabił w sobie ból, jeśli iskrę wiary masz, potrafisz wstać. Znieś serce nad zło, znajdź drogę przez mną, zejdź prawie na dół płyn, po bokach myszka świt. Znieś serce nad zło. Choćbyś wyparł się z tych korzeni pokusy, ludzi, co pokażą drogę ci. Znieś serce na zło, znajdź drogę przez zło, zleć prawie na mgły, po bokach myśl śnij. Znieś serce na zło, znajdź drogę przez zło, zleć prawie na mgły, serdecznie pana Piotra Kosztyłę, przewodniczącego Rady Miasta Żory. Teraz zdrowie.
Na skali z mikrofonu Krzysztof Zalewiczą. Witam serdecznie panią Jolantę Grycę. Głowę wzrokiem poszukuję, ale póki co nie widzę, więc radnym, jeżeli tylko zobaczę, to... O, witam serdecznie, tak, ale to nie pan radny, to pan Jacek Świerkowski, radny sejmiku województwa śląskiego, także pełnomocnik prezydenta miasta, że witam serdecznie. Są dzisiaj z nami także pan Daniel Babrzyczek, zastępca prezydenta miasta Żory, ksiądz proboszcz Stanisław Gańczosz. Jest z nami oczywiście pan Stanisław Ratajczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Równie gorąco witamy darczyńców stowarzyszenia, panią Emilię Christoph z firmy rodzinnej Emilia Christoph, panią Henrykę Rechlis z firmy Piekarnia Rechlis. Witamy pana Andrzeja Kusińskiego z firmy Ekstra Aluminium Spółka ZO, pana Jacka Parycznego z firmy Einet. Witamy także państwa Agnieszkę i Bartłomieja Klich, pana Henryka Stytnia i Stanisława Witka z drukarni Old Print, państwa Dorotę i Grzegorza Pyszów z firmy ZND Trans, panią Dorotę Niszczyk z Fundacji Sphinx, państwa Barbosa Depincia z firmy Arsen, państwa Urszulę Zbigniewa Brodę, sklep Mix, panią Elżbietę Żebrowską z ING Banku Śląskiego, a także panią Annę Barbas ze specjalistycznej firmy wydłużeniowej Barbas. Witamy oczywiście dyrektorów placówek oświatowych oraz wolontariuszy ze szkolnych szkół wolontariatu, w szczególności Zespołu Szkół Społecznych imienia Wspólnej Europy, a także Zespołu Szkół nr 2 imienia księdza Tischnera. Witamy wszystkich przedstawicieli organizacji, z którymi stowarzyszenie współpracuje od lat. Nie mniej miło powitać także honorowych członków stowarzyszenia. Jest z nami pani Augustyna Paszenta-Kapa, a także pani Karolska. Witamy również serdecznie panią Danutę Brodzką. Drodzy państwo, 20 lat działalności na rzecz rodzin, w tym dzieci z naszego miasta. 7300 dni, w które ludzie o wielkich sercach dbają o najbardziej potrzebujących. 175 200 godzin niesienia bezinteresownej pomocy. To jedna z najpiękniejszych statystyk, które miałam przyjemność przekazywać kiedykolwiek widowni. Co dokładnie kryje się pod tymi liczbami, jaka jest ich historia, tym samym historia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Żorach, to wszystko powie nam pani Ewa Kaus, która przybliży nam historię. Zapraszam serdecznie panią Ewę Kaus i zapraszam państwa na prezentację. Powstanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Żorach było pokłosiem formacji Unitas Jedność, niezależnego, apolitycznego, świeckiego stowarzyszenia Ruch Kup Cywilizacji, Miłości i Pokoju, którego założycielem był pan Jan Sowa. A wszystko rozpoczęło się tak naprawdę 24 września 1998 roku, kiedy to grupa żorzan udała się z wycieczką do Lwowa i zainicjowała powstanie Społecznego Komitetu Pomocy Polskiej Dzieciom ze Wschodu. Działalność swą oficjalnie nasze stowarzyszenie rozpoczęło w 1999 roku pod nazwą Stowarzyszenie Pomocy Polskim Dzieciom na Wschodzie. W początkowych latach działalności stowarzyszenia wielokrotnie wysyłano pomoc rzeczową i finansową do Lwowa, Jaworowa, Złoczowa i Mościsk na Ukrainie. Pomoc przeznaczona była dla dzieci z polskich sierocińców, przedszkoli oraz polskich szkół nr 11 i 25 we Lwowie. Pomagano również polskim ubogim rodzinom, jak i ludziom starym i schorowanym zamieszkałym na Ukrainie. Pomoc przekazywana była za pośrednictwem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, jak i Caritas. W 2004 roku zmieniono nazwę, która obowiązuje do dnia dzisiejszego, na Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach. Status organizacji pożytku publicznego uzyskaliśmy w grudniu 2005 roku, będąc pionierem w pozyskiwaniu 1% podatku dochodowego, co pozwoliło członkom i ich przyjaciołom na przekazywanie środków na prowadzenie działalności charytatywnej stowarzyszenia. Od 18 lat wspieramy dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach w Żorskim Centrum Regionalnym w Osinach. W latach 2006-2016
przeznaczyliśmy środki finansowe na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin w postaci dożywiania, zakupu podręczników i odzieży ze wszystkich żorskich szkół. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom od początku działalności wspiera dzieci chore i z niepełnosprawnościami, współpracując z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz warsztatami terapii zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Wrzora. Od 2006 roku wspieramy z kierownictwem WTZ-ów spotkania wigilijne dla uczestników warsztatów i opiekunów, obdarowując młodzież skromnymi upominkami. Dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przygotowujemy spotkania z okazji Mikołaja. Objęliśmy również swoją pomocą dzieci uczestniczące w zajęciach świetlic integracyjnych MOPS na osiedlu Pawlikowskiego, MOK na osiedlu Gwarków w Żorach, świetlice Stowarzyszenia Po prostu Partner, a także potrzebujące pomocy rodziny z budynków socjalnych w Żorach przy ulicy Kolejowej, ulicy Promiennej oraz na osiedlu Gwarków. Środki finansowe stowarzyszenia przeznaczamy na zakup leków, sprzętu ortopedycznego, medycznego, a także na zaspokajanie innych potrzeb niezbędnych chorym oraz potrzebującym podopiecznym. Pomagamy również, dofinansowując zielone szkoły, szkolne wycieczki edukacyjne. Wspieramy również młodzież uzdolnioną, działającą w zespołach tanecznych, m.in. Wesołe Nutki, Rojanki, Reaktywacja, Taka Kropa oraz kluby sportowe MUK Stary Żory i Gepardy. Dofinansowujemy imprezy okolicznościowe w żorskich szkołach i przedszkolach. Corocznie obejmujemy swą pomocą około 1000 dzieci. Od 2002 roku w dniu 6 grudnia przygotowujemy około 150 paczek świątecznych, z którymi odwiedzamy pacjentów oddziału pediatrycznego żorskiego szpitala, podopiecznych ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego, wychowanków świetlic środowiskowych, a także swoich podopiecznych. W okresie wakacji obdarowujemy słodyczami i grami planszowymi dzieci spędzające czas na półkoloniach organizowanych w naszym mieście. Przez 15 lat członkowie naszego stowarzyszenia prowadzili giełdę odzieży dla najuboższych rodzin z miasta Żory. Rodziny w potrzebie mogą liczyć na stowarzyszenie w kwestiach organizacji mebli, sprzętu AGD oraz innych potrzeb, gdyż organizujemy na bieżąco zbiórki potrzebnych rzeczy oraz ich przewóz. W 2016 roku uzyskaliśmy nowy lokal przy ulicy Dworcowej w Żorach, co pozwoliło nam na rozszerzenie naszej działalności o zajęcia warsztatowe z podopiecznymi stowarzyszenia. Zajęcia te mają na celu rozwój zainteresowań podopiecznych, ale także szeroko rozumianą integrację i edukację. Jednocześnie rozpoczęliśmy pozyskiwanie środków finansowych z różnego rodzaju projektów, a środki te pozwalają na prowadzenie cotygodniowych warsztatów dla grupy około 35 podopiecznych stowarzyszeń. Cały rok organizujemy zbiórki nakrętek, płyt CD oraz odzieży dziecięcej i zabawek. A wielką popularnością wśród nowożeńców cieszy się nasza akcja Przybory Szkolne Zamiast Kwiatka. Organizujemy dla dzieci i ich rodzin ogniska, wycieczki, a także różne imprezy okolicznościowe. W czasie ferii zimowych organizujemy dla naszych podopiecznych czas wolny poprzez różnego rodzaju wyjścia do kina, na basen czy też do muzeów. Jest dla nas bardzo ważne, że nasza działalność cieszy się społecznym uznaniem, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi Darczyńca Roku 2009, Diament Wolontariatu 2017, Super Wolontariusz czy nominacja do nagrody Phoenix Sariensis. Dziękuję. Sąsiedzi już czują się zobowiązani, także sporo się dzieje w tym temacie. Nawet w mojej torebce dzisiaj chyba za 4 lata nie można znaleźć. Szanowni Państwo, ja przybliżyłam nam historię stowarzyszenia, ale teraz mamy dla Państwa niespodziankę i zapraszam na krótką rozmowę na scenie cztery osoby, które przybliżą nam i powiedzą nieco więcej, może kilka ciekawostek na temat historii stowarzyszenia, a na scenę bardzo serdecznie zapraszam pana prezydenta Waldemara Sochę, tak jak powiedziałam, prywatnie syna pana Sochy, więc zapraszam serdecznie do rozmowy, panie prezydencie. Oczywiście równie miło mi jest zaprosić panią Augustę.
Augustyna Paszyndyka, tutaj ciekawostka. Pani Augustyna najdłużej była prezesem stowarzyszenia. Zapraszam serdecznie. Zapraszam także pana Ludwika Brubla i obecną panią prezes, panią Katarzynę Tyrtanię. Bardzo serdecznie zapraszam. Wygrał dzięki pani paradni dyrektor
ośrodka wytwórczy z Dyniem Niesłowiem, która wcześniej wygrała 5 tysięcy telewizji Polsat. Ona nas ta zareklamowała w 1999 roku ze swoją na Łosiny. Myśmy dwukrotnie wtedy w Dniemu występowali, w marcu, i tam myśmy wygrali 25 tysięcy złotych. I część tych pieniędzy, parę tysięcy było przeznaczone na Dzierżykowa między innymi, a parę na ośrodek pomocy. I potem drugi duży transport. W 2005 roku już byliśmy ostatni rok z tym pani, bo wiecie, no ogromnie mu było przykro, że pożegnaliśmy pana Sokę. Jego zamiarem było ten sztandar militarny zawieźć do domu polskiego, do Rzymu, ale zmarł również i papież i obecnie ten sztandar znajduje się w Muzeum Polskim i można go tam przeciwdziać. Dziękujemy bardzo, panie. Panie prezydencie, od razu musimy pana zapytać, jak pan postrzegał pracę społeczną swojego ojca? To nie była łatwa sprawa. Domyślałem się. To pan Ludwik tak powiedział, no, że był sztandar, były makietki, były cegiełki, a ktoś to musiał finansować. No, albo jechali się do Lwowa, ktoś to musiał finansować. Na szczęście wtedy byłem przedsiębiorcą i było mnie stać na to, żeby te rzeczy ojcu fundować, no i później mógł działać. Ale to myślę, że to nie jest najważniejsze. Może kilka zdań powinienem powiedzieć o moim ojcu, bo pan Ludwik mówi sztandar, formacja Unii, ale właściwie o co chodziło, prawda? Co to za sztandar, po co to było? Ojciec był taką osobą, która zawsze była pochłonięta wielkimi ideami. Wiecie, że pierwszą organizację, która się nazywała Szkolna Organizacja Młodzieżowa, założył już w liceum. Chodził do liceum w Misku, to było wtedy województwo rzeszowskie. Tajna oczywiście organizacja, bo to była organizacja antykomunistyczna. Potem założył następną organizację Związek Wolnej Młodzieży Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiował leśnictwo. I to była jedna z największych organizacji antykomunistycznych w województwie rzeszowskim. Druga właśnie podobna wielkość. No ale jak Państwo się domyślacie, to musiało mieć swoje konsekwencje. To było takie, że przez lata był ojciec prześladowany przez komunistów. Był więziony, dostał dwa wyroki. Obydwa wyroki zostały unieważnione, został zrehabilitowany, bo to był dyplomatka o wolną Polskę. Ale na początku lat 90. ojciec właściwie już widział, że walka z komunizmem się zakończyła, należy coś innego zrobić. Wtedy wymyślił formację UNITAS, Ruch ku Cywilizacji, Miłości i Pokoju. Brzmi to tak górnolotnie. Chodziło ojcu o to, żeby stworzyć taką organizację, a potem również miejsce, bo mam nadzieję, że powstanie jakiś ośrodek, który będzie zasypywał rowy pomiędzy narodami. Chciał, żeby cała Europa, może cały świat żył w pokoju, miłości. I stąd między innymi to jego ciągoty na wschód, na Ukrainę szczególnie, bo wiedział, że pomiędzy narodem ukraińskim i polskim wydarzyło się wiele złego, ale chciał zakopywać te rowy, które zostały kiedyś wykopane. A poza tym muszę tak jeszcze powiedzieć szczerze, bliska mu była idea marszałka Józefa Piłsudskiego, który był takim jego idolem i miał nadzieję, że kiedyś powstanie coś w rodzaju federacji narodów słowiańskich, ale przede wszystkim Polski, Ukrainy i Białorusi. Pamiętacie, że marszałek też taką ideę miał na początku, ale chciał, żeby te narody były blisko siebie i współpracowały ze sobą. A dlaczego o tym mówię? Bo to były wielkie idee i ojciec tak trochę się miodał, bo nie za bardzo potrafił ludzi przekonać do tych idei. Ja tak wiele godzin spędzałem z nim na różnych rozmowach i w końcu poradziłem, mówię, zajmij się takimi sprawami, które łatwiej trafią do ludzi, łatwiej pociągną i będziesz robił coś dobrego, w ogóle cały ten ruch będzie robił coś dobrego. I właśnie zaproponowałem mu wspieranie dzieci. I ojciec
Na początku sceptyczny, ale stwierdził, no faktycznie, masz rację, bo ta moja formacja Unitas jakoś nie potrafi się przebić, no sprzedawał te makatki, cegiełki, ale to nie były takie środki, które mogły pozwolić na realizację tej wielkiej idei budowy tego Centrum Współpracy Międzynarodowej. No i wtedy zaczęła się ta działalność Komitetu Pomocy Dzieciom na Polski na Wschodzie, a potem przekształcone Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i myślę, że bardzo dobrze, bo to był początek waszej wspaniałej drogi. 20 lat już pomagacie dzieciom, najpierw na Wschodzie, ale teraz przede wszystkim tutaj naszym żorskim dzieciom. Jesteście takim pośrednikiem, który łączy ludzi dobrej woli, którzy są gotowi pomóc, a ktoś to musi zorganizować, ktoś musi znaleźć te środowiska, którym należy pomóc. Należą się wielkie słowa uznania wszystkim, którzy się zaangażowali w tę ideę. Gratuluję. Osoba, która na pewno się zaangażowała i złapała wakcyna pomagania z Augustyna, wasza Dekapa, nasza kochana Bucia. Buciu, jak wspominasz swoją działalność na rzecz stowarzyszenia kiedyś, dzisiaj, bo ty stale jesteś bardzo aktywna. Proszę Państwa, ja spotkałam Pana Jana Sochę w 2000 roku. Przyszedł do mnie do pracy jeden, drugi raz i mówi: Pani Augustyno, ja Panią znam, bo Pani z Panią Motykową robią religię. I Pani ma przebicie, Pani lubi dzieci. Niech Pani się zaangażuje w moje stowarzyszenie. A ja pytam, a jakie Pan to stowarzyszenie ma? Czym się Pan chce właściwie tak zajmować? Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom na Wschodzie. Ja mówię, wie Pan co, to mnie Panie musi przekonywać. Bo ja kocham dzieci, dzieci są dla mnie zawsze bliskie. Pracowałam 20 lat w szkole, miałam też możliwość mieć kontakty z dziećmi. Widziałam dzieci z różnych rodzin, widziałam dzieci biedne, widziałam dzieci później chore. Między znajomymi spotykałam dzieci niepełnosprawne. Spotykałam się też z kobietami samotnie wychowującymi dzieci. Widziałam, jak ciężko jest. Widziałam, jakie są problemy w rodzinach wielodzietnych. Bo sama z takiej rodziny wielodzietnej pochodzę. Więc powiedziałam: Pani Janie, nie ma sprawy. Będziemy działać. Oczywiście statut był piękny, założenia były wspaniałe, że będziemy pomagać właśnie tym, co wymieniłam. Ale na to trzeba było środków. W 2000 roku, kiedy zaczęłam współpracować, to właściwie kasa była pusta, bo wszystkie pieniądze szły z całego serca na Ukrainę, na pomoc, bo tam naprawdę były potrzeby, tam dopiero była ta bieda. I w sumie, no nie mieliśmy lokalu, siedzibą był mój dom prywatny, ale to o sobie bardzo chwalę, bo tam właśnie przychodziły matki, dzieci, tam była, nawiązywało się bliższe kontakty, to było sympatyczne. Ale na działalność trzeba było jednak mieć pieniędzy. I wtedy ratunkiem dla nas okazali się przyjaciele, znajomi, sponsorzy. Dzisiaj mam okazję z całego serca podziękować wszystkim, którzy nas wtedy wspierali. Bo wtedy nie było żadnej innej możliwości, żeby te pieniądze dostać. Tylko mieliśmy piękny folder, który nam wydrukował pan Oldbrink. Zafundowała to drukowanie nam pani Ania Warwas. Pierwsze taka darowizna. 1000 folderów poszło w świat i mieliśmy pierwsze pieniądze, które spływały, które można było przeznaczać na pomoc. Z całego serca wszystkim, którzy cokolwiek nam dali w tym czasie, to stokrotnie dziękuję. Dziękuję również mieszkańcom Żor, bo kiedykolwiek puściłam, wiecie, na Facebook prośbę o jakąkolwiek, czy prosiłam o łóżko dla 6 dzieci piętrowe, czy prosiłam o kanapę, czy prosiłam o lodówkę, czy pralkę, natychmiast był odzew. Panie Buciu, jak to kto przywiezie, jak to przywieźć, jak to zawieźć, jak to komu to potrzeba. Wspaniali jesteście mieszkańcy Żor. Ja mam szczęście, że spotykałam na swojej drodze takich właśnie wspaniałych ludzi. Cała ta bieda się nam skończyła, panie Ludwiku, jak przyszedł 2005 rok. O czym tutaj wcześniej mówiła pani Ewa w swoim wystąpieniu. 2005 rok to był rok, kiedyśmy zarejestrowali się jako organizacja pożytku publicznego. W 2004 zmieniliśmy nazwę na Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Żorach, bo stwierdziliśmy, że no w tych Żorach
koło nas jest też tej biedy tyle, że ta nazwa będzie takim troszkę magnesem, który przyciągnie ten pieniądz. Ta OPP otworzyła nam drogę do pieniążków. Jeszcze raz dziękuję naszym przyjaciołom, naszym znajomym, którzy hojnie swój 1% właśnie nam dawali. Spośród wtedy było około 10 organizacji pożytku publicznego w Żorach. A myśmy dostali najwięcej pieniędzy. Wiecie, dostać naraz 60 tysięcy to tak jakby Totka dzisiaj wygrać milion. To w momencie to było olbrzymia pomoc. Ale ta pomoc przychodziła nie tylko z Żor, ta pomoc przychodziła, prawda Kasiu, z całej Polski. Tylkośmy patrzyli na wykazy, urząd skarbowy taki, przekazuje tyle. I radość rosła, bo żeśmy wiedzieli, na co będzie można wydawać. Jak wspomniałam, również dziękuję tym anonimowym darczyńcom, którzy z całej Polski nam przekazywali to. Guciu, dziękujemy tak, bardzo. Ja wiem, że ty możesz to jutro dziękować, opowiadać. Ale ja kończę tym, że ja w 2016 roku zrezygnowałam z prezesostwa i przekazałam swoje stowarzyszenie wraz z pozostałą kasą, żeby nie byli goli jedni. Także przekazałam nowemu zarządowi i się cieszę i jestem spokojna, że są to wspaniali ludzie, pełni energii, pełni zaangażowania, że będą dalej to stowarzyszenie ciągnąć. Jestem o to spokojna, bo to takie moje dziecko, prawda, panie Ludwiku? Takie nasze wspólne dziecko. No i zapytajmy, jak to dziecko będzie się rozwijało, jaką znajdę. Pan Jan Socha będzie przez was dalej kontynuowana. Życzę wam wszystkiego najlepszego, ale pozwól jeszcze, kochanie, ale ja się dorwałam, to muszę podziękować za 16 lat wszystkim, którzy współpracowali ze mną w stowarzyszeniu. Przewinęło się około 40 osób. Przecież ja sama nie byłabym tego w stanie zrobić. To wiele właśnie koleżanek, które pomagały. No i muszę podziękować mojemu mężowi Tadeuszowi. Dzisiaj idąc na to spotkanie, kochani, powiedział mi, ale zaznacz na cierpliwość do ciebie. Bo kochani, musiał te worki nosić, musiał te szmaty, musiał z tymi meblami jeździć. I po prostu przez 16 lat jestem Mikołajem, który obdarowuje dzieci prezentami. Guciu, ale Bagaus dzięki tobie raz w roku jest aniołem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie. Pan prezydent. Może młodsze pokolenie nie ma pełnej wiedzy. Dlaczego było tak trudno pani Guci odmówić pomocy? Ja chyba wiem, to ma pewnie związek z urzędem skarbowym. Pani Gucia pracowała w urzędzie skarbowym. Nie, to jest oczywiste. Jak to był żart, oczywiście. Guciu, oddałaś dziecko pani Kandarzyny. Moi kochani, pamiętajmy jedną zasadę, że dobro wraca. Ile ja dobra okazałam podatnikom, mieszkańcom. Guciu, bo nie mam podatników. Ile dobra wraca do domu. Brawa. Przepraszam bardzo, ja zaczynam się obawiać. Ewa Kaus pewnie zerka na zegarek. Ja zobowiązałam się być strażnikiem czasu, więc muszę wywiązać się z tego obowiązku. Guciu, dziecko zostało przekazane dalej do osoby z wielką pasją. Pani Katarzyno, ja wiem, że wizja stowarzyszenia odrobinę się zmienia, bo też sytuacja w Polsce ulega zmianie. No właśnie, co się będzie dalej działo? Tak szczerze mówiąc, jak nam Gucia ogłosiła, że odchodzi na emeryturę, to wpadliśmy w panikę. Nasz mózg, nasza maszyna odchodzi i co tak? Jak to będzie wyglądało. Ja osobiście byłam bardzo przerażona, ale dzięki dobrym ludziom, dzięki sponsorom zaczęliśmy organizować warsztaty. Nasze dzieci są tutaj z nami, przychodzą chętnie, mamy wycieczki, ogniska. Myślę, że są bardzo zadowoleni, bo my kochamy te dzieci. I podejrzewam, że dzieci kochają nas i oby było tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy małą niespodziankę dla wszystkich członków stowarzyszenia. Ja bardzo serdecznie zapraszam na scenę pana Jacka Świerkockiego, radnego sejmiku województwa śląskiego. Z
celem wręczenia złotej odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego. Zapraszam także pana Piotra Kosztyłę, przewodniczącego Rady Miasta Żory, na scenę. Wiem, że też ma drobną niespodziankę dla członków naszego stowarzyszenia. Zapraszam serdecznie. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Jacek Szczerbowski. To jednak nie jest niespodzianka, ponieważ pani już powiedziała. Ale tak, powiem tylko na chwilkę, zajmę chwilkę i powiem, że rzeczywiście ta sprawa była ucztowana do samego końca w tajemnicy. Drogie szanowny panie prezes, panie prezydencie, drodzy jubilaci, 20 lat, dobrze było, jak to było, że w końcu było 20 stopni, ale myślę, że tutaj atmosfera jest gorąca, ale gorąca dlatego, że po prostu państwo posługujecie swoją działalność 20-letnią. Sejmik Województwa Śląskiego przyznaje odznakę honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego między innymi podmiotom, z reguły jest to z okazji tak zwanych uszy jak dzisiaj. Szanowni Państwo, jeszcze tylko krótka informacja. Dobrym duchem, chyba pani prezes powiedziała wcześniej, że aniołem tego przedsięwzięcia była właśnie Ewa Kaus, ale nie byłoby tego wniosku, gdyby nie chyba najważniejszy podpis pana prezydenta Waldemara Sochy, za co bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, w takim razie pozostaje ogłosić i wręczyć odznakę Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom jako podmiot, czyli wszystkim Państwu, którzy przez te 20 lat poświęcaliście się dla dzieci, nie tylko Żora, również w Ukrainie. Ta odznaka jest dla Was wszystkich. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom otrzymuje sobie tą odznakę honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Gratuluję. Pieniądz, to środek, a nie cel.
poświęćmy swój czas, wystarczy chcieć, by nam szkodzić dać. Uczymy świat lepszy dla wszystkich nas. Słuchajmy się serca, rozgrzejmy swą moc. Wystarczy chcieć, by przysiąść mieć los. Uczymy świat lepszy dla wszystkich nas. Tak wiele trzeba zrobić, by tym słowom nawet sen. Tak mało to kosztuje, a tak drogo cenne jest. Wystarczy, że się nie obrócisz, zobaczysz czyjś łzy. Właśnie za to, że dzielicie się z nami
właśnie tym, co macie, swoim czasem, dobrym słowem, a przede wszystkim sercem. Pragnę podziękować z tego miejsca wszystkim tym, którzy przez te lata tworzyli stowarzyszenie. Serdecznie dziękuję panu Ludwikowi, a także pani Guci. Cieszę się, że byli prezesi nadal są aktywni w swoich działaniach. Kiedy 3 lata temu pani Gucia postanowiła przejść na emeryturę, zmienił się zarząd stowarzyszenia. Obdarzono mnie ogromnym zaufaniem, powołując nowego prezesa. Wtedy również otrzymaliśmy od władz miasta nowy lokal, który mieści się na ulicy Dworcowej. Nowa siedziba, właśnie nowe własne pomieszczenie pozwoliło na rozwinięcie skrzydeł i rozszerzenie naszej działalności. Od tego momentu nie tylko pomagamy dzieciom chorym z niepełnosprawnościami w potrzebie, ale zaczęliśmy organizować w każdy piątek, a czasami w sobotę, spotkania z dziećmi naszymi podopiecznymi. Obecnie każdy piątek mamy na zajęciach około 25 dzieci, a chętnych na nasze spotkania ciągle przybywa. Może przydałoby nam się większe pomieszczenie. Tutaj jest ukłon do pana prezydenta i rady miasta. Dziękuję serdecznie państwu za dotychczasową przychylność. Zawsze w swoich troskach możemy liczyć na państwa. Spotkania z dziećmi to nie tylko zajęcia gry i zabawy. Organizujemy również zabawy przy ognisku, wycieczki. Pieniądze pozyskujemy z projektu, jak i od sponsorów. Tu również składam serdeczne podziękowanie dla naszych darczyńców. Bez państwa nasza działalność byłaby nie do zrealizowania. Dziękuję wszystkim przedstawicielom, instytucjom przedszkolnych, szkół, a także, że bierzecie udział w naszych akcjach rozwojowych. Pomysłach dzięki wam inni mogą od nas usłyszeć. Obecnie na rzecz stowarzyszenia udziela się 16 wielkolotariuszy, członków stowarzyszenia oraz 3 członków honorowych: Sabinko, Iwonko, Marlenko, Ewuniu, Marysiu, Joliu, Bogusiu, Gosiu, Krysiu, Truciu, Eryczko, Agatko, Ludwiku, Marysiu, Guciu, Danusiu i Tadziu. Dziękuję państwu za to, że mogę na was zawsze liczyć. W naszym sercu są również osoby, których już nie ma między nami. Jednak warto wspomnieć ich obecność. Dziękuję pani Janie, pani Anielko, Agnieszko i Szymonie. I wreszcie wam, kochane dzieci i rodzice Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Dole, za to, że stworzyliśmy taką wspaniałą rodzinę. To, że wy dajecie nam tę energię, to dla was ceny. Będziemy działać i tworzyć więcej i więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy serdecznie do wspólną fotografię. Pan fotoreporter ukrył się z tyłu sali, ale to dlatego, że miał szerszy kąt widzenia. Prosimy o uśmiech. Właśnie wykonywana jest fotografia. Brawo, brawo. Szanowni państwo, to moment, w którym mogą państwo składać osobiście gratulacje, wyjść na scenę, uścisnąć dłoń pani prezydent, także pozostałych członków stowarzyszenia. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich tych z państwa, którzy chcieliby złożyć tutaj gratulacje. Zapraszamy serdecznie. Z pewną dozą nieśmiałości, ale pierwsze osoby idą do nas na scenę. Zapraszamy. Jak państwo sobie życzą? Zapraszamy serdecznie, bardzo proszę. Szanowni państwo, my jesteśmy ze Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli. Chcieliśmy pogratulować i podziękować, złożyć hołd za bezinteresowne poświęcanie swojego czasu i swojego serca. Łączy nas wspólna pasja, a także łączy nas osoba Sabina Chyła i wolontariusze z naszej szkoły. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, 200 lat, a nie 20. Wszystkiego dobrego.
Państwa mikrofon. Jak dobrze. Danusiu, proszę bardzo. Takiej kropy, która jest przez wiele lat wspierana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, to tak samo świetli całe siły. I życzę następnych 20, a nawet i 220 lat. Skrzydła. To dzięki Wam nasza edukacja, nasze warsztaty stają się słodsze i dlatego też słodkie czereśnie z mojego ogródka i te tolne kwiaty z pól rajskich. Dziękuję bardzo.
Tadeuszem przede wszystkim powiedzieć, że naprawdę dobro wraca, bo widać to dobro nas wszystkich, ale muszę powiedzieć, że chyba jestem tą pierwszą osobą, której pani Bucia i cały zespół pomógł, dlatego że to pyszne śniadanie, które jecie w Centrum Edukacji Regionalnej, to jest tak naprawdę dzięki temu zespołowi. Śniadanko pyszne i należą się wielkie brawa za to, że pani Bucia i cały zespół wspiera nas cały czas. I ten dodatek Centrum słynny, i to nie tylko część dzieci, ja bym powiedziała, że wszystkie dzieci w Żorach i nie tylko województwa śląskiego, które przyjeżdżają do nas, do Centrum Edukacji Regionalnej, częstowane są właśnie tym smalczykiem pysznym. I dorośli też zawsze mówią, że to jest najpyszniejsze. A jeszcze muszę powiedzieć, że ostatnio, mając takie małe dzieci, 3-latki przyjechały do nas i zastanawiałyśmy się, jak przekonać ich do tego poczęstunku takiego pysznego. Powiedziałyśmy, że to jest po prostu inne masło. I wierzcie mi, że dzieci 3-latki tak jadły, jakby to, ale masełko przepyszne, przepyszne. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest tak naprawdę 20 lat wsparcia naszej działalności w Centrum Edukacji Regionalnej, ale dzięki wam mamy właśnie to dobro, które dajecie wszystkim dzieciom województwa śląskiego. Życzę dalszych 20 lat w imieniu oczywiście swoim, jak i wszystkich pracowników Centrum Edukacji Regionalnej. I to takie skromne, wiem, że macie za chwilę też znowu dzieci, więc nie wiem komu to, no może tak, tu wszystkim i jeszcze tu dodatkowo kopertę. Jeszcze raz bardzo serdecznie. Już mi tu podpowiadają osoby, pani prezes, że smalczyk będzie dalej. Także ja się strasznie cieszę. Ja jeszcze raz dziękuję wszystkim paniom, dziękuję za to inne masełko pyszne, dziękuję ślicznie za wsparcie, tak, pomoc, o, i oczywiście chcę dalej i myślę, że będzie dalej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i... Jadwiga Tabor. Dziękujemy Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszamy Państwa na widownię. Przygotowaliśmy dla Państwa jeszcze jeden utwór muzyczny, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Szanowni Państwo, powoli dobiega końca oficjalna część naszej gali. Po utworze Tolerancja zapraszamy Państwa na jubileuszowy tort i poczęstunek na sali baletowej, tutaj na pierwszym piętrze. Chcemy także podziękować naszym artystom, panu Łukaszowi Zimończykowi, Mariuszowi Bogaczykowi za fantastyczną oprawę muzyczną. Panie Ludwiku, coś pan chce wcocić? Prezentacja sztandaru, bardzo proszę. Dziękujemy bardzo, a ja tymczasem zapraszam Państwa na utwór Tolerancja, wykonanie Łukasza Zimończyka i Mariusza Bogaczyka. Myślę, że tą piosenkę chyba wszyscy znają, także może w refrenie zaśpiewamy ją razem. Tolerancja. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miłym
aby żyć siebie samego trzeba dać. Problemy twoje, moje, nasze, twoje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzone. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj dla człowieka się zamyka. Na miły duch, żyć nie tylko po to jest, by brak. Żyć nie po to, by bezczynnie trwać. Aby żyć siebie samego trzeba dać. Dziękuję bardzo.